Następny punkt przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów stałe Skowiernice i Porąbek. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Znaczy, to są dwa tematy. Jeden temat to jest budynek sportowy w Skowiernicach i trzeba mieć plan do tego, żeby można było przeprojektować ten budynek i podnieść go trochę do góry. A drugi temat to, jak państwo sobie przypominacie, to państwo tam cepika gało świat, żeby kiedyś mieli u siebie i temat był generalnie jakiś tam uchwała, postanowienie komisji była taka, że to nie uregulują spraw własnościowych, to chodzi o to, że tam ktoś zawnioskował przekształcenie terenu budowlanego na rolny i ta zmiana w planie nastąpiła na wniosek jednego z właścicieli. Sprawa odbyła się w sądzie, sąd już tam teraz podzielił ten temat. Oni na własny koszt musieli wykupić służebność w drodze 17 tysięcy, to kosztowało w sumie. Także temat jest uregulowany, jest droga, wszystko to w tej chwili żądają od gminy przywrócenia tych terenów, które są. I oprócz oczywiście tego właściciela, tej części, która została przez prawdopodobnego właściciela, bo właściciel jest właścicielem całej działki, się okazało, że tam są udziały w tym spadkowe i stąd się to wzięło problem tego cepiku. No i w tej chwili ci właściciele, no spadkobiercy generalnie, którzy mają już temat uregulowany i sądowo, i własnościowo, i z drogami, także odniosłem do pana, żebyśmy też porozumieli. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś, proszę bardzo. Korzystając z okazji, chciałem zapytać, jeśli pani Szłapa może mi udzielić takiej odpowiedzi. Jeśli chodzi o Bujaków, czy pani orientuje się, jak to ostatnio wpłynęło wniosku po jakichś zmianach myślenia przestrzennego do eksplorowania? Ale jeszcze nie wiem. O ile wnioski? No czy jak wygląda ilość tych wniosków? Czy to już uzasadniało te prace związane ze zmianą, czy... Bo przypominam sobie taką komisję, gdzie była mowa na temat tego, że w miarę jak ilość tych wniosków wzrasta, wtedy rozważamy przystąpienie do takich zmian w planie, no, bo to jest oczywiście uzasadnione ekonomicznie, no, nie sposób dla jednego wniosku przygotowywać całej zmiany, ale ostatnio spotkałem się z pytaniami mieszkańców, którzy stwierdzili, że już no, co najmniej kilka tych wniosków zostało skierowanych. Przy tej okazji bardzo prosił pana Witera, żebyś można było to wyjść. Możemy ci podawać te wnioski, które są i możemy znów zrobić spotkanie jak kiedyś, że będziemy popatrzymy na to, przeanalizujemy, co się nadaje do zmiany, a co się jeszcze nie nadaje. No bo te wnioski różne są. Jedne się nadają, drugie się nie nadają. Życzenia mieszkańców są różne. Oczywiście, no, ale pan zaprosił o takie spotkanie w najbliższej przyszłości. Dziękuję. Czy odnośnie jeszcze tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Wydaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla